Cześć wszystkim, z tej strony Gosia. I dzisiaj patrzę w złą stronę. Gdzie ma? Tu jest kamera. I dzisiaj będę farbować włosy i muszę patrzeć tu, bo mi wygodniej. Będę farbować włosy, patrzcie na to, jaki odrost. Już go nie będzie, bo będzie nowy kolor, a kolor będzie blond. Wracam do blondu. Ale nie jest to takie łatwe, gdyż nie wiem, jak się pozbyć różu. To pomyślałam, że po prostu pofarbuję blond na róż. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eksperymenty. Dodatkowo, słuchajcie, nie rozjaśniam odrostów, tylko rzucę farbę blond, mam taką, na odrost. Wcześniej używałam też z Garniera. Tylko innego numeru, tego numeru 10A już nie produkują i wzięłam numer 9 i zobaczymy, czy numer 9 chwyci moje odrosty. Jak nie, to będą, kurczę, nie wiem, pożółkłe, pomarańczowe, ciort wie. To słuchajcie, mamy Garniera z numerem 9 i jest dosyć prosty w obsłudze, bo wystarczy zmieszać sobie butelkę z tubką i powinno tak być. Instrukcje mówią, żeby to zmieszać przez 30 sekund i powinno już być gotowe na głowę. Zmienili tubki, teraz takie specjalistyczne otwieranie jest. Okej, okay. Już myślałam, że zepsutą tubkę mam. Nie, zmienili. Dobrze, założę teraz rękawiczki, żeby proces rozpocząć w miarę sprawnie i szybko. I bardzo żywiołowymi ruchami przez 30 sekund macham butlą. Teraz ustawię się do lustra i od razu nałożę farbę na głowę. Usuwam zabezpieczający dzyndzel. Okay. I działam. Tak naprawdę, jak zawsze, nie za bardzo wiem, co robię, ale odrosty pójdą jako pierwsze. O! Szczypie. Napryszcza prosto spadło. O, niemiłe, niemiłe. Wiecie co, nie wiem, czy oni zmienili tą miksturę, ale jakaś bardziej rzadka jest, coś mi to nie pasuje i zaczynam się stresować już na początku. Także mam nadzieję, że chwyci cokolwiek. To mi chyba za cholerę nie wystarczy na całą głowę. Kurde. Ale jaja. Nie mam pojęcia, jestem trochę zaniepokojona, bo słuchajcie, jakaś ta mikstura była bardzo rzadka. No i nie wiem, boję się o te odrosty. Ogólnie nie wiem, co ja teraz zrobiłam. Trzeba po prostu czekać. Ile? 25 minut, także zobaczymy. Zaniepokojenie. Czekając na farbę, bawię się butelką. Czekając na farbę, czytam interesujące książki. Tak przy okazji, mam już tą farbę 15 minut na głowie.
15 minut. Nic. Patrzcie na to. Nic nie chwyciło. Nic. Miałam garniera poprzednio farby. Też prosto na odrosty kładłam. I wychodziły blond. Nie chwyciło. Jakie jaja. Co ja teraz będę tak chodzić? Nie wiem, co mam zrobić. Ja nie lubię do fryzjera. Dobra, myję i zobaczymy. Ja nawet nie wiem, czy to jest śmieszne, czy to nie jest śmieszne. Pierwszy raz w życiu mi farba nie chwyciła na odrosty. No. To patrzcie. To niestety, ale korzenie, odrosty nie chwyciły w ogóle. Może o jeden ton się złagodził kolor, ale no niestety nie jest to blond. Nie jest to blond. Sam blond wyszedł nie najgorzej. Nawet mogę się z tym kolorem oswoić. Tu trochę różu zostało. Gdzieś przebija, ale to nic. Mi to nie przeszkadza. Mi głównie chodziło o odrosty, które nie chwyciły. I tak jak mówię, pierwszy raz, bo garniera używałam już kilka lat, pierwszy raz mi garnier nie chwycił i od początku ta farba była jakaś taka rzadka, już widziałam, że coś z nią jest nie tak, także zawód, zawiedziona. Ale tak myślę, poczekam, no bo nie mogę z odrostami, no tak... No nie... Także poczekam ze 3 dni, niech te włosy się przetłuszczą i kupię może z innej firmy, może jakiś L'Oreal albo co. Bo powiem wam, że dobrze się czuję w blondzie. Już był czas na powrót do blondu. Także niech będzie, tylko niech będzie cały, po całości, ale... No szkoda, bo tylko patrzcie, teraz takie suche, znowu będą się musiały regenerować, one zawsze tak mają, ale co? Ale co? Niech tam się, wiecie, regenerują. Także dobrze, dobrze. Ogólnie nie ma tragedii. Niby jest, a nie ma... Może tak. Dla kogoś to by była tragedia. Dla mnie to jest po prostu zawód i trochę mi smutno. Ale z drugiej strony nie panikuję. I poprawię, no. Będę wam, będę was update'ować, ale patrzcie, no. Szkoda. Nie ma co płakać, nie ma co rozpaczać. W każdym razie wracam do blondu. To już jest oficjalne, nie wiem na jak długo. Może na zawsze, może na miesiąc, a może na pół roku. Nie wiadomo, ale na razie czuję się dobrze w blondzie. Także będę kontynuować moją przygodę z robieniem tego w dobry sposób. Także słuchajcie, pozdrawiam was ciepło, życzę udanego tygodnia i mam nadzieję, że trzymacie się ciepło, bo tu jest zimno. Także buziaki, całusy, uściski i życzę wam wszystkiego dobrego już w nowym kolorze włosów. Pa!